7 wspaniałych pytań. Michał Adamuszek. Zaczynamy. Michał, czym charakteryzowała się rozgrzewka trenera Edwarda Strząbały w Legnicy i na jakie fazy się dzieliła? O Jezu, tych faz było strasznie dużo. Była jedna faza, druga faza, trzecia faza, ale tak samo była pierwsza faza pierwszej fazy, druga faza pierwszej fazy, także było tego bardzo dużo. No i co, głównie bieganie, zdesz się barkiem i wystartuj, także naprawdę jest co wspominać. Zgubiłeś kiedyś telefon komórkowy. Gdzie i w jakich okolicznościach oraz jak go znalazłeś? Ojej, nie mam takiego pecha, że zgubiłem parę razy telefon. Jakim cudem? Co się dzieje? Po prostu czasem wypada z kieszeni, no nie wiem jak się to dzieje, najważniejsze, że później się jakoś znajduje. Tak, ja tutaj mam odpowiedź o jakiejś aplikacji w trawie. Tak jest, tak jest. Wypadł mi telefon, miałem namierzanie synchronizowane z komputerem i po prostu jak wracałem do domu, gdzieś mi wypadł i odnalazł się. Niestety bardzo blisko domu. Okej, jedziemy dalej. Jesteś podobno fanem filmu Epoka Lodowcowa. Koledzy z Mielca proszą, żebyś powiedział kwestię leniwca. Mleczyk chyba ostatni w sezonie. O, miam, to mleczyk chyba ostatni w sezonie. Mleczyk chyba ostatni w sezonie. Mysunia. Okej, jedziemy dalej. Dalej Stal Mielec. Jak w trakcie testów w Stali Mielec wyglądał twój powrót z Kaskrowego Wierzchu? Oj, jeszcze chyba było zanim zostałem zawodnikiem, o ile pamiętam. No, przyszedł po nas ratownik. Trener właśnie ówczesny Edward Strząbała nas wysłał w góry, chociaż był zakaz. No, po prostu nie było ani widoczności, ani warunków i... No, tu musiał po nas wejść na górę. Bałeś się? Nie. Okej. To jest pytanie od Przemka Rosiaka z MMTS-u Kwidzyn, który zdradził nam, że lubisz tańczyć w samych skarpetkach. Czy często ci się to zdarza? Nie, po prostu kiedyś wyszło gdzieś tam po meczu wygranym, bardzo ważnym. Rozbieraliśmy się, przebieraliśmy się. Zostały mi same skarpetki, gdzieś tam zaczęliśmy podskakiwać. Bardzo fajny wyszedł z tego taniec po prostu. Ale są jakieś nagrania z tego? Oj, mam nadzieję, że nie. Okej. Trener Trtik mówi, że uczęszczasz po meczach na tak zwane meetingi. Czym one są i kto jeszcze z szatni bierze w nich udział? Znaczy po meczach. Przed meczami chodzimy na meetingi z kolegą Martinem i Markiem. Po odprawie w szatni, zanim się przebieramy, wychodzimy sobie, bierzemy kawę, ciasteczko. Idziemy po prostu rozmawiać o meczu. Rozumiem, że tam jest tylko kawa i ciasteczko, nic więcej. Tak jest, musimy się przygotować, bardzo wtedy dużo dyskutujemy i jest naprawdę bardzo wesoło. I nic, co wpływa na płuca, tam się nie dzieje. I broń Boże, no, czyste powietrze mamy, także... I tak to zostawimy. Na koniec szef ataku Górnika, Rafał Gliński, prosi ciebie, czyli szefa obrony, o zaprezentowanie techniki upadania przy faulu ofensywnym. No. Jesteś specjalistą chyba od tego. No, tutaj już nam trener Radosław pokazywał parę razy. Mamy takie specjalne ćwiczenia. No po prostu nogi wysoko do góry, ręce. Czyli ja ciebie atakuję. Proszę trzymać mikrofon. Dobra. Ja rzucam teraz, tak? O! To było 7 wspaniałych pytań. Masz jeszcze mikrofon. Z Michałem Adamuszek. Dzięki. Pozdrawiam.